więzienie, mamr, czy nawet potocznie zwane jako pierdel. Miejsce obskurne, śmierdzące, z brakiem dostępu do ciepłej wody, gdzie niegdzie podawane jest bardzo wątpliwej jakości jedzenie, a kiedy trafisz tam za najcięższe przewinienia, to lepiej nie schylać się po mydełku z zakrat, bo różne scenariusze mogą się w tym czasie wydarzyć. Ale dobra, bo delikatnie odbiegłem z tematem. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o postaciach, które w takowym mamrze lub też pierdelku się znalazły. A wierzcie mi, niektóre powody trafienia tam były bardzo, ale to bardzo absurdalne. Więc standardowo jedzenie i picie w dłoń i zapraszam was na seans. Zgubiłamy mój kończyk! Wygląda jak pierścien z figurką konia. Tak, zaczynamy moi drodzy z grubej rury. Bev oraz Lindsay trafiły do aresztu z absurdalnego powodu. Otóż po planie totalnej porażki poleciały one do Paryżu, by tam sobie pozwiedzać i pokupować jakieś pamiątki, ciuchy, etc. Będąc w Paryżu, weszły do muzeum różnych rzeczy. Zaczynając od obrazów, kończąc na rzeźbach. Kiedy Bev chciała zrobić sobie zdjęcie z karykaturą Monalizy, potknęła się o barierkę blokującą i przechyliła obraz: ochroniarz! Zareagował dosadnie, a Lindsay, jako że nie grzeszy inteligencją, postanowiła swoją śliną zepsuć dzieło sztuki. Te idiotki trafiły do kicia. A rodzice BF musieli sprzedać samochód, by oszczędzić siedzenie w kiciu córeczce. Mając cały ten obraz zapewne w Waszych głowach pojawi się następujące pytanie. Skoro jest to zniszczenie mienia, to dlaczego twierdzić, że jest to absurdalny powód? Skoro doszło do poważnego wykroczenia? Ano dlatego, że biorąc pod uwagę następne postacie i ich przewinienia, to to jest. Popierdługa. Ale czego tak naprawdę można spodziewać się po tych dwóch dziewczynach? No, inteligencji raczej bym się po nich nie spodziewał. Do wszystkich moich rzemani w Poprawczaku, nie jestem bohaterem. To podstęp, chcą zdobyć moje zaufanie i bam! Wylać mnie! O nie, marne szanse! Nie mogą zakumać, że wiem. Więc tak, zagrałem się! Dankana przedstawiać nie trzeba. Jego historię też wszyscy znają. Więc przejdźmy do tematu skrótowo. Jego przestępcza przygoda zaczęła się za młodu, kiedy to trafił do Poprawczaka. Z jego opowieści można śmiało wywnioskować, że jest on niezłym bajkopisarzem. Bo fakt, może i mógł trząść jak to sam niejednokrotnie powtarzał Poprawczakiem, ale co jedynie może pojedynczych maciusiów, którzy na chleb mówili Pep, a na Nutelle Snickers. Faktem jest, że Poprawczak to takie więzienie dla nieletnich i Duncan się idealnie w to wpasował, bo z Poprawczaka trafił do prawdziwego Mamru. A za sprawą czego pewnie spytacie? Ano za sprawą tego, że w sezonie piątym części pierwszej wysadził on luksusową willę Chrisa McLeana. Owszem. Ponownie jest to zniszczenie mienia, ale o ile w przypadku Lindsay i Beth była to głupota przez ich pierdołowatość, tak tutaj wszystko zostało zrobione z premedytacją. A do tego myślę, że śmiało można stwierdzić, że taka willa raczej nie była warta 5 zł, a w nią zostało wpakowane grube miliony. Co za imbecyl i jełob z tego Dankiego. Hej, hej, hej! Jeśli materiał Wam się spodobał, to nie zapomnijcie go ocenić łapką w górę oraz pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, klikając w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. W szczególności, że zaledwie 30,1% Was subskrybuje ten kanał, a pozostałe 69,9% jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Więc jeśli podoba Ci się kontent tutaj prowadzony, to na co jeszcze czekasz, drogi widzu? To ta niebieska pełnia mnie tu sprowadziła. Teraz ja jestem górą, więc podręczę tych cieniasów, ale muszę brzmieć jak Mike. Cześć! Jestem dziwadłem z wytrzeszczem i wszyscy mnie kochają. Mal jest większym złem niż Duncan. Alejandro, Heather oraz Blendy razem wzięci. Również tak jak Duncan, swoją przygodę zaczynał w poprawczaku. Ale myślę, że stwierdzenie, które zaraz powiem, nie będzie jakimś super ogromnym wyolbrzymieniem. A mianowicie, Mal, w porównaniu do wszystkich wcześniej wymienionych, jest najgorszym i bezwzględnym złem. Patrząc na to, co on wyczyniał w trakcie Plejady Gwiazd, jak bardzo torturował i znęcał się nad każdym. Można śmiało dojść do fundamentalnego wniosku, że jest to... Psychopata, którego, jak to słusznie Al zauważył, miejsce nie jest w Poprawczaku, tylko w więzieniu. Najlepiej to z tym samym napalonym więźniem, z którym Danki dzieli pokój. Ciekawe, czy wtedy nasz spryciarz byłby w stanie się wykaraskać z takowej sytuacji. Bardzo jestem ciekaw. I też ciekawi mnie, jaki wyrok byście oszacowali dla Mala, biorąc pod uwagę, ile on złego zrobił podczas trwania Plejady Gwiazd. Oczywiście, swoje sugestie, jak zawsze, piszcie na dole. Żeby było jasne, oświadczam, że ja, Chris McLean, nie boję się tego żałosnego, porąbanego dziwolonga o imieniu Izykiel. Jasne, wydawało się, że się boję, ale tylko udawałem. Myślę, że w trakcie nagrywania popełniłem fundamentalny błąd, za który chcę tutaj przeprosić. Otóż jest jeszcze jedna osoba, która web w łeb mogłaby śmiało bić się o miejsce egzekwo w byciu podłą kreaturą wobec istot żywych. A tą kreaturą, która biłaby się z malem o miejsce pierwsze jest Chris McLean, który trafił do pierdelka głównie z powodu zanieczyszczenia ławanakły odpadami. To bardzo ciekawe, że z tak błahego powodu on trafił, biorąc pod uwagę, jak bardzo od sezonu czwartego. Mu padło na dekiel, bo o ile w pierwszych trzech sezonach gdzieś tam miał granicę dobrego smaku, tak później od czwartego wzwyż totalnie mu puściły hamulce i jechał po bandzie, nawet ciesząc się z ewentualnego kalectwa jakiejś postaci. Mi to po prostu się w głowie nie mieści, że z osoby, która gdzieś tam Uwielbiała kontrowersje, bo jednak na tym też ten reality show polega, tak bardzo zjechała psychicznie linią w dół i stała się psychopatą. Ja osobiście za te krzywdy Chrisowi dałbym solidne 25 lat więzienia lub 100 złotych grzywny. Tę postać dałem bardziej jako swoistą zapchaj dziurę, bo pomimo tego, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, że szef Hatchet garował, bo jednak z informacji jakie wiemy, to to, że służył on w wojsku i stamtąd wyniósł pewne lekcje, które przekładał na dzieciaków w trakcie trwania programu, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby po drodze złamać prawo i również ponieść konsekwencje. Bo ja na przykład za młodu byłem święcie przekonany, że szef mógł również za coś garować. Bo w mojej opinii na takową postać wygląda z zachowania, że tutaj mógł nasz szef to coś przeskrabać i podzielić losy pozostałych wymienionych wcześniej postaci. Tylko moje pytanie nasuwa się jedno, za co według was haczet mógłby gdybyście mieli mu przypisać kategorię czynu siedzieć? Piszcie propozycje jak zawsze na dole. O Izzy nawet nie mam zamiaru wspominać, bo ona nie nadaje się do więzienia. Tylko do zakładu psychiatrycznego. Najlepiej do choroszczy albo innych tworek.